Witajcie. Wczoraj niewiele się działo, dlatego też postanowiłem dzisiaj nagrać krótki filmik o tym małym koledze, czyli zamienniku pospolitego GoPro. To jest taka marka, którą zacząłem nagrywać vlogi, którą nagrywam co dzień. Zawsze się coś z niej pojawia. No, jest niezastąpiona, bo niewielka, mieści się w ręce, w kieszeni. W zasadzie wszędzie da radę ją schować, kompaktowa. No i zacznijmy od tego, że tak, zastanawiałem się nad kupnem nowej kamerki, ale nie wiedziałem właśnie jak to będzie funkcjonować. Sobie pomyślałem, że skoro mam dać na zamiennik GoPro tam paręset złotych, rzędu tam 400-300, to może jest w jakimś dobrym stanie kamera w cenie niższej, czyli używana. I tak też zrobiłem. Tą kamerkę ogólnie oglądałem, śledziłem jakieś 4 lata temu, no może 3. 3 do 2 lat wstecz. Zaciekawiła mnie, ponieważ miała właśnie Wi-Fi i oglądałem porównania właśnie kamery SJ4000, SJ4000 Plus, która była tą kamerą, o ile się nie mylę, 4K. I tak ciekawiło mnie to, która będzie fajniejszą kamerką. Patrzyłem też na kamerkę SJ5000. No i z tych wszystkich próbek wideo najciekawszym materiałem okazała się właśnie ta kamerka. W tamtym miesiącu postanowiłem poszukać i ową kamerkę zakupić. Zachowała się w bardzo dobrym stanie, tylko i wyłącznie ten obiektyw, który jak widzimy wystaje, będzie na tle ściany lepiej to widać, który wystaje ponad ten rant. Była kładziona w dół, no i się podrapał, także musiałem go przepolerować. Teraz dużo lepiej ta kamera się zachowuje. Kolejnym plusem jest to, że ten monitorek jest większy niż w tej edycji z poprzednich lat. To jest, kamerka ma bodajże 10 miesięcy. Dużym plusem również jest to, że mamy możliwość monitorowania, co też zaprezentuję. Wystarczy włączyć Wi-Fi w telefonie, uprzednio pobrać aplikację SJCAM, nacisnąć tu z boku przycisk parowania, aż się wyświetli Wi-Fi. Tu jest ustalone jakieś tam odgórne hasło, SID. No i mamy SJ4000 Wi-Fi. I możemy sobie teraz tą kamerkę złączyć. W tym wypadku już mamy ją złączoną. W komórce podpięła się do systemu. Klikamy aplikację SJCAM. Czekamy, aż się załaduje. Klikamy podłącz kamerę. I w tej chwili mamy tą aplikację uruchomioną. Ja tu pokażę, prawda? Teraz widzimy. Tak, tu widzicie. No nie ostro, bez fokus na mnie ustawiony. Ale tu jest właśnie softbox. I tu mamy podgląd na laptopie. Prosto z lustrzanki. Taki live view. Także to jest naprawdę kapitalna sprawa. Fajnymi opcjami w tej kamerze jest ten nie HDR, tylko tu tak zwany Wide Dynamic Range, czyli WDR, który znaczy to samo. Warunkuje to, że gdy na przykład widzieliście klipy z auta. Gdy prowadzę, przy włączonym WDR-ze jestem wydajny tonalnie, prawda, i kolorystycznie ja. Czyli widzicie mnie i widzicie też to, co się dzieje za szybą auta. Czy jest słońce, czy nie ma tego słońca, widzicie w dobrej jakości to, co się dzieje poza pierwszym planem. Również to pomaga w nocy, bo ta kamerka ma również tryb prowadzenia wideorejestracji. Czyli możemy sobie dać informacje na ekranie umieścić i tam w klipach bodajże 4-minutowych czy 10-minutowych nagrywa zapętloną sekwencję, czyli kolejny klip
co te parę minut ponownie rozpoczyna nagrywanie. W tym wypadku możemy używać ją jako wideorejestratora w naszym pojeździe. Kamerka nagrywa maksymalnie w Full HD 30 klatkach bądź też w 720p i tam mamy do dyspozycji 60 klatek na sekundę. Jest to taka standardowa kamerka. Nie chciałem kamerki 4K, bo ten obraz w 4K z takiej kamerki niszowej poniżej GoPro, nawet jeśli byśmy go wykropowali, czyli z tej dużej ramki 4K, jeśli byśmy sobie wrócili rozdzielczość nawet Full HD, jakby jakiś tam detal przybliżyć bez utraty jakości, nie byłoby to wydajne, bo jednak ta gęstość, ta ilość milionów pikseli na takiej małej matrycy jest o tyle duża, że ten obraz zawsze będzie taki cyfrowy. Co innego w lustrzance, gdy mamy tutaj przetwornik 14 bit, porównywalnie kamera Red Epic ma tam 16 bitów, czy też 18, 24, 32, także to ma połowę z takiej kamery za 100 parę 10 tysięcy, czyli nie jest tak najgorzej, jeśli chodzi o lustrzankę. Oraz z takich ciekawszych opcji, bo ta kamera ogólnie ma 12 milionów pikseli. I z ciekawszych opcji to mamy właśnie ten Wide Dynamic Range. Jeszcze można w tej kamerce ustawić sobie kąt widzenia. Ja mam ten największy, prawda, najszerszy, ponieważ ustawiając mniejszy, tutaj mamy zoom. Czasami lubi się, gdy wciśniemy sobie, lubi się to przestawić. No i jest duży problem, bo nagranie mam całe skopane. Także ustawiając największą szerokość pola widzenia, automatycznie ten zoom jest blokowany. Jest tu też wykrywacz ruchu, czyli motion detection. Możemy gdzieś postawić, jeśli chcemy, żeby jakiś intruz się nagrał. Podłączyć sobie kamerę do zasilania i mamy też tak jakby kamerkę taką interwencyjną w domu. Ta kamerka naprawdę jest potężna za swoją cenę. Ja nie kupiłem w tej postaci tylko. Ma ona co prawda jedną baterię, którą nową możemy kolejną być też zamiennik kupić w cenie tam 20 zł, czyli za 60 zł mamy podwójną ładowarkę i dwie bateryki jeszcze do tego. Kartę pamięci mam, już chyba ją pokazywałem w pierwszym na filmiku. Jest to Samsung 32 Evo Plus E1. Jest to, nie wiem czy coś będzie widać, ale ta karta pamięci jest temperaturoodporna, wodoodporna, wilgocioodporna i błotoodporna, także można z nią zrobić dosłownie wszystko, ale ona jest w kamerce, siedzi tu zabezpieczona, także jeszcze jak po krawiec damy etui raczej, to nic się nie stanie. Do tej kamerki miałem kilka akcesoriów, tam już pewnie pokazywałem w wcześniejszym filmie, przewinęło się to. Czyli etui wodoodporne, pyłoodporne, strap na głowę do umieszczenia kamery, kilka uchwytów kątowych, przegubów, którymi można sobie regulować, uchwyt na statyw, który używam do takiego spiderpoda malutkiego, prawda, takiego, tego giętkiego statywiku. Naprawdę potężne urządzenie za niewielkie pieniądze, wszędzie można mieć ze sobą, wszystko nagrać. Wiadomo, teraz komórki to dużo lepsza alternatywa dla jakiegoś tam nagrywania z nienacka, ale jednak taka kamerka daje dużo więcej możliwości. No i sam ten kąt widzenia szerszy. To dużo lepsza sprawa, aniżeli nagrywanie w komórce. Zresztą ja jestem zwolennikiem zawsze kilku urządzeń, którymi możemy nagrywać, aniżeli zamykania się na jedno urządzenie. Nie jestem takim minimalistą znowu. Więcej filmików będzie się pojawiało. Kolejne takie technikalia, to myślę, że o tej elektronice użytkowej ASG zrobię, o której miałem wspomnieć. Cały czas jeszcze zostaje jeden temat na jakiś tam mniej ciekawy dzień, Magic Lantern, czyli tej lustrzanki i oprogramowania, które postaram się tam pokrótce objaśnić. Pierwsze się zapoznam tam z innymi opcjami, bardziej ukrytymi, które panują w tej lustrzance, w tym oprogramowaniu. Jak zapoznam się, będę coś niecoś więcej wiedział, to wtedy będę mógł ze spokojnym sumieniem wam o tym opowiedzieć. Także dziękuję na tą chwilę, zapraszam do subskrybowania, do klikania łapek w górę, jeśli oczywiście materiał się spodobał, no i oczywiście komentowania. I zapraszam jutro.